części wskazali kilka osób, które naszym zdaniem są godne i przygotowane do tego, by pełnić funkcję wojewody. Zarówno osób na stanowisko wojewody, jak i na stanowisko wicewojewody. Te osoby zostały zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do pana ministra Błaszczaka. Jest to jego decyzja. Jest to właściwie decyzja pani premier, ale bezpośrednim nadzorującym wojewodów jest pan minister Błaszczak. Ja jestem absolutnie przekonany, że będą to silne kandydatury, które będą dobrze zarządzały województwem. Również chcę po raz kolejny przypomnieć państwu, że chodzi o to, by ci wojewodowie byli sprawnymi, kompetentnymi przedstawicielami rządu w terenie. Oni nie mają reprezentować poszczególnych grup interesu z województwa bądź poszczególnych regionów województwa, jak próbuje się cały czas suponować, że to Bydgoszcz musi mieć wojewodę, czy Toruń musi mieć wojewodę. To mają być ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego, przygotowani merytorycznie, jeszcze raz to powtórzę, do reprezentowania rządu. To są ministrowie w terenie. Wiem, podobnie jak i pani, że na dzisiaj na rozmowy do Warszawy został wezwany jeden z kandydatów, pan Mikołaj Bogdanowicz, wiceburmistrz Kruszwicy. Dzisiaj również już na ten temat mówiłem. Jest to poważny kandydat. Kandydat, którego na pewno byśmy się nie wstydzili jako mieszkańcy tego województwa, ale to, czy będzie to pan Bogdanowicz, czy będzie to ktokolwiek inny z grupy osób zgłoszonych, jest to suwerenna decyzja pani premier i ministra Błaszczaka. Zaczekajmy jeszcze kilkanaście godzin i się dowiemy, czy pan Bogdanowicz będzie wojewodą. Ja widzę wiele pozytywów, tak na marginesie, gdyby osoba pana Bogdanowicza została zaakceptowana w Warszawie. Przede wszystkim może to wreszcie ten jakiś odgrzewany kotlet w postaci konfliktu bydgosko-toruńskiego spróbuje zażegnać, bo jest to człowiek jednak spoza tych dwóch miast stołecznych. Zresztą wydaje mi się, że byłoby jakimś absurdem, gdybyśmy próbowali przy obsadzaniu stanowisk decyzyjnych w administracji, czy też w instytucjach od administracji rządowej zależnych, kierowali się miejscem zamieszkania kandydata, a nie jego kwalifikacjami. Jest człowiekiem mającym spore doświadczenie w administracji, jest człowiekiem znającym województwo kujawsko-pomorskie, jest, co jest może również nie bez znaczenia, osobą młodą, dynamiczną, pełną jeszcze entuzjazmu do tego, co będzie robił. Może zaletą młodości jest to, że czasami ludzie młodzi nie wiedzą, że niektórych rzeczy nie da rady zrobić, ale to tym bardziej dobrze o nich świadczy. Więc myślę, że nie deprecjonując innych kandydatów, których zgłaszaliśmy, jest osobą na pewno wartą rozważenia. Nie sądzę, żeby Bydgoszcz wrzała z powodu tego, kogo minister wyznaczy na wojewodę. Dla mnie nie jest sprawą istotną i powtarzam to po raz enty, skąd pochodzi wojewoda. Ja będę go rozliczał i to jest jego odpowiedzialność przed ministrem w Warszawie, również przed nami, którzy bierzemy odpowiedzialność za wojewodów, ze sprawnego zarządzania województwem i realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, również z pomocy dla posłów, dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w realizacji tych zadań, do których się zobowiązaliśmy.